TVG9, Jarmark Dominikański i młody artystki Mila Lędzion, którą spotkaliśmy na wystawie Trzy Sztuki, teraz przy bardziej prozaicznej, komercyjnej działalności, czyli sprzedaż obrazów na Jarmarku Dominikańskim. I jak, zadowolone jesteście z tegorocznego jarmarku? No i tam atmosfera jest niesamowita. Ludzie wspaniali. Pieniądze płyną szerokim strumieniem. Polskie społeczeństwo. Aha, czyli myślenie pozytywne, tak? Tak, bardzo jest. Aha. Popiera sztukę młodą. A co do organizacji, bo organizatorów, bo miałyście w innym miejscu być tu ponoć na Piwnej, tak? A no jak jesteście tu? Tak. W umowie miałyście to, tak? Każdego dnia jarmarku pan prezydent Adamowicz zmienił swoją decyzję, to znaczy cofnął decyzję dotyczącą ustawienia stoisk na ulicy Piwnej. No bywa, prawda? Jakieś naciski poszły, no tak. Niestety nie mamy takiej siły przebicia. Ale w umowie miałyście, że na Piwnej stoisko? Miałyśmy Piwną, no niestety... A pieniądze nie zostały zwrócone? Pieniądze nie zostały. Części zostało to jakoś zrekompensowane wam? Nie, na razie jeszcze decyzja nie została podjęta co do rekompensaty. No to równie dobrze gdzieś na Orunie mógł was równie dobrze, tak. Stawić jakąś filię jarmarku zrobić. No dobra, ale nie przeżywacie za bardzo, nie, tak? Nie, nie przeżywamy. Optymistycznie. No dobra.